Kogo tu mamy? Zaczynamy. To jest materiał w klubie, więc chciałem wiedzieć, co w klubie słychać. Gdzie idziemy sobie usiąść? No nie wiem. Czekaj. Może nie na ławkę. No nie, żeby tam nie siedział zbyt długo. Patry, jak się czujesz? Pierwsze pytanie standardowe. No dobrze, dobrze się czuję w klubie, tutaj w Gliwicach i tylko... No tylko grać i zdobywać punkty. No właśnie, zdobyłeś już bramkę, to fajną bramkę, jakbyś mi powiedział z twojej perspektywy tygodniowej, bo kibice od razu no, na pewno cieszą się bardziej i zauważają takiego zawodnika, który w pierwszym meczu właśnie takim poważnym strzela bramę. Tutaj sobie siedzimy. Dobra. Na spokojnie. No tak szczerze, no. Trenujesz w ogóle to rzuty wolne? Tak, no trenuję po każdym treningu i no na pewno się cieszę, ale też no nie ma co zbyt długo się cieszyć, bo już był kolejny mecz i też miałem sytuację dobrą na strzelenie bramki i wymagam od siebie dużo i właśnie, żeby w takich sytuacjach strzelać te gole, także no na pewno strzał z dystansu to moja mocna broń i mam nadzieję, że nieraz jeszcze to pokażę. Powiedzmy tak, ogólnie żeś uciąłeś w końcu te włosy, o co tam chodziło z nimi? Tak. To jest historia w ogóle, dlaczego? Bo teraz widziałem dużo uczniów, dużo młodych osób też w wakacje sobie po prostu postanowiło pofarbować, a ty czym się kierowałeś? No też tak można powiedzieć, że na wakacje chciałem coś zmienić, pofarbować włosy i no już później trochę mi wypadały, bo gdzieś pierwszy raz farbowałem i no i były zniszczone i teraz właśnie no obciąłem na krótko i już będą odrastać takie naturalne. Już nie zostawiasz sobie wygląd? Nie. Przeszkadzam trochę, Paweł, powiedz mi, jak mu radę w ogóle oceniasz naszą? Nie? No super, naprawdę. Fajnie, że akurat przyszedłem jak została wymieniona, bo tutaj... Właśnie, jak ty byłeś, kręciliśmy, to była już położona, czy jeszcze nie? Nie, to jeszcze w ogóle trawy nie było i dopiero była zamówiona z tego, co pamiętam. Ty grałeś tutaj też właśnie jako zawodnik innych drużyn, to ta Morawa nie miała najlepszej opinii, tak szczerze, a teraz jest rzeczywiście różnica? No tak, no w tamtym sezonie no to widać gołym okiem, że no już wtedy mało co trawy zostało na boisku, a teraz no nie, no jest świetna chyba. A to jest, czy taka różnica? Wy czujecie tą... Tak, no jak jest taka Morawa, no to piłka cię nie zaskoczy, a tak, no to źle się zawsze odbije, czy w ostatniej chwili gdzieś zmieni kierunek swego lotu i no na pewno się łatwiej gra na takiej i jest wielka przyjemność. A właśnie, co bardziej sprzyja takim zawodnikom technicznym, tak się mówi, tak? Że jeżeli murawa jest po prostu płaska, jest jak stół, w Hiszpanii te boiska są bardzo płaskie i to rzeczywiście pomaga? No tak. Takim zawodnikom jak ty? No nie wiem, czy jestem technicznym zawodnikiem, ale no na pewno pomaga, no wtedy już, no tak jak mówiłem, piłka cię nie zaskoczy i no super grać na takiej murawie i to sama przyjemność. No i na pewno w Hiszpanii gdzieś są takie murawy i tutaj Gerard Badia myślę, że może się czuć jak tam w jak Hiszpanii. Tak. Dobry, masz z nim kontakt, go zapytamy chłopaków zaraz. Paweł? Patryk mówi, że bardzo fajnie się teraz gra, bo piłka przynajmniej nie zaskoczy, więc wasza ciężka praca. Wcale nie dziwi mnie ta opinia. A wy zadowoleni jesteście z swojej pracy? Czasami nie, czasami tak. A po meczu zostawił ostatnio dużo uszkodzeń, zostawili chłopcy czy nie? Czyli tak biegasz, żeby dbasz o tą murawę? Tak, biegaliśmy mało, żeby nie zniszczyć. Biegali mało, żeby nie zniszczyć. Proszę? Patryk nie robił ślizgów, no to jest okej. Dobra, czyli zakaz ślizgów tutaj. Dzięki. Na meczu może. Dobrze, ale na meczu może. Zostałem. No. Dobra, dzisiaj co, robicie jakiś projekt szachownicy, tak, czy nie? Na jutro nie. A na za tydzień? Lekko. Prawdopodobnie tak. Czyli szachownica będzie, tak? A dla ciebie ma to jakieś znaczenie? Bo linie spalonego, bo chodzi o linie spalonego czy o wygląd? O wygląd bardziej, wiesz? Linie spalonego... Spalonego to nic nie odgrywa roli przecież, czy tak to jest podjęcie. No właśnie, a patrzysz sobie czasami na te kreski czy nie? Nie, no tak z boiska nie widać, myślę, że... Jeśli chodzi o wymóg UEFA, najważniejsze jest robienie poprzek. W poprzek, tak? Tak. A te sznurki zostawiacie czy nie?
Zostawiacie też nurki do linii, czy nie? No. Słucham? Tu mamy już. Ale podczas gry już nie, tak? Mamy pozataczane. Okej. Okay. Trzeba i jazda. Ale już na mecz ściągniecie to, tak? Ja. Zawsze, zaraz ściągniemy. Okej. Okay. Trzeba herb Piasta tak wyciąć. Właśnie, herb Piasta. Dobrze Piasta. Patryk mówił, jak Barcelona miała zawsze, nie? Da radę? Wszystko idzie zrobić. Dobrze. A jakby w Gdańsku ta Murawa też miała super opinię. Tam robiła właśnie taka jedna firma, nie, już nie będziemy robić reklamy, ale dobrze, bo to była hybrydowa była tak, ta Murawa. Tak, tak. No była inna, taka hybrydowa właśnie, bo ten stadion był taki zamknięty i no i tam się słońce nie dochodziło. No ale nie wiem, czy była aż taka dobra. Zależy od... Ładnie wyglądała w telewizji na tak, pewno, tak, ale jak no, się grało? Tutaj jest na pewno teraz lepsze. To cieszymy się, no. Jak tam powrót do trenera Fornalika? Jakie ty masz wspomnienia? Jak byłeś młodym chłopakiem, to wszyscy... To była ta fajna taka generacja wasza była. Łukasz Moneta chyba wtedy, że pamiętam. Tak, Kąci no, wtedy grami grał już? Kamil Mazek. Mariusz Sępiński później, Jarek Niezgoda, no to... Nie, no dobrze wspominam, bo u trenera Fornalika zadebiutowałem w Ekstraklasie i tak naprawdę za trenera kadencji gdzieś z trzeciej ligi ZZF no zagrałem w Ekstraklasie, także no wspominam bardzo dobrze, no i mam nadzieję, że teraz też ta współpraca będzie się układać no jeszcze lepiej. A ten mecz z Pogonią, no to była twoje rodzinne strony, tak? W Szczecinie? Tak, tak. No dokładnie, pochodzę ze Szczecina i no i zawsze te mecze z Pogonią są jakieś szczególne, bo właśnie pochodzę z tego miasta, ale no teraz niestety nie udało się wygrać i musieliśmy tam pojechać i wygrać, budują też stadion nowy, więc to będzie no też tak, lepszy. Tak, no zawsze w Szczecinie gdzieś tam dobrze mi idzie, bo chyba najwięcej goli strzeliłem przeciwko Pogoni Szczecin, także... Twoi znajomi, jeszcze... rodziny, przepraszam, są tam jeszcze? Dużo masz tam? Tak, tak, no praktycznie do 17 roku życia tam mieszkałem, także mam sporo znajomych, no i cała rodzina dalej mieszka w Szczecinie. A bardziej się czujesz właśnie Ślązakiem, czy Pomorzaninem właśnie, no bo jednak tutaj dużo okres czasu na Śląsku, dużo okres czasu w Gdańsku i teraz jeszcze, a 17 lat, jak mówisz, w Szczecinie, więc... No tak, no bardziej się czuję tak, nie wiem, chłopakiem ze Szczecina, ale rzeczywiście tutaj spędziłem ponad 5 lat na Śląsku, także tutaj też się dobrze czuję i no i zawsze miło wspominałem ten okres, kiedy tutaj mieszkałem i ludzi naprawdę bardzo, bardzo mili, także no... Byłeś już w Chorzowie od tego czasu powrotu teraz? Przyjechałeś sobie tam, nie wiem, jakby jak idziesz do Eśków na przykład, to mijasz w stadion. Tak, tak, no bo właśnie teraz na razie w Katowicach wynajmuję od kolegi mieszkanie, także... Czyli przejeżdżasz sobie jeszcze codziennie, do Eśków. Tak. I co czujesz wtedy? Nie, takie miłe wspomnienia, na pewno ta gra w Ruchu pozostanie do końca gdzieś tam w mojej głowie, bo tam zaczynałem grać na takim wysokim poziomie, no ale już tutaj nowy etap i mam nadzieję, że tutaj jakoś uda się zapisać dobrą historię. Powiedz mi jeszcze o tym losowaniu drugiej rundy eliminacji. Celowałeś ten zespół, jak przed losowaniem miałeś jakieś swoje typy? No tak, dzień przed losowaniem tam poznaliśmy trzech przeciwników, na jakich możemy trafić i no i teoretycznie to wydawał się najsłabszy przeciwnik, tak. No bo był ten Jabłonec i FC Basel, które się tam grało wysoko w Lidze Europy, tak. Także no teoretycznie trafiliśmy najlepiej, ale oczywiście nie możemy lekceważyć przeciwnika, no bo austriacka liga jest wyżej na pewno ceniona niż Ekstraklasa, także spodziewam się ciężkiego meczu, no bo... Może być ciężko, tak, na tak. A lepiej jest grać z kimś właśnie takim mocnym jak Basel i mieć potem jakby co, no, zmierzyć się i albo zrobić świetną niespodziankę, a kiedy odpadniecie, to nikt wam krzywdy za to nie zrobi, tak, w komentarzach. A teraz macie jakby obowiązek właściwie powalczyć mocno i... Tak, no myślę, że warto przejść jak najdalej, także... No, jakby nie szukaliśmy alibi, żeby trafić na jakąś bardzo mocną drużynę typu Tottenham i odpaść i po prostu być no, usprawiedliwionym, no tylko chcemy przejść jak najdalej i taki jest cel.
szwedzkie zespoły. Tak, no później właśnie w przypadku wygranej, mam nadzieję, że się uda i tak jest nasz cel, to później potencjalnym przeciwnikiem będzie Göteborg albo Kopenhaga, także no to już z Kamilem Wilczkiem też wyższa półka jeszcze na wyjeździe, także no także musimy się skupić na tym pierwszym meczu, ale no oby ta przygoda w europejskich pucharach trwała jak najdłużej, i na pewno nie szukaliśmy właśnie takiego alibi, żeby trafić na mocnego przeciwnika i się pożegnać. No właśnie, traktujesz to jako taką przygodę, to jak właśnie podchodzicie do tego? No bo mamy taką opinię, polskie kluby, że my gramy bardzo krótko w tych pucharach, jest zawsze euro-oklep, jak to inaczej nazywają. Tak, bo to tak naprawdę... Ale jest dla ciebie przygoda? Bardziej teraz o tym myślisz, bardziej tam to serce mocniej bije, jak jesteś w właśnie tych meczach pucharowych? No na pewno i przygoda, ale z drugiej strony... No to jest jednak poważne granie też o prestiż dla klubu, też o pieniądze. Też, Polskę reprezentuje. Też reprezentujemy Polskę, no i też te punkty się zdobywa na przyszłe jakieś eliminacje i myślę, że tego polskim drużynom brakuje, że, no, że na przykład byliśmy nieostawieni i, no i od razu możemy trafić na te dobre drużyny i myślę, że gdzieś tam jeden rok eliminacyjny dobry w wykonaniu polskich drużyn, no i to się odmieni, bo nawet ta austriacka drużyna, z którą będziemy grali, no to była ustawiona już w drugiej rundzie przez to, że właśnie ten mistrz zawsze, czy to Red Bull, czy teraz Lask Linz zdobywają dużo punktów dla tej federacji, no i później mają łatwiej, także no myślę, że polskie drużyny też do tego dojdą i no i często też gdzieś te mecze są wyrównane, a jednak polskie drużyny przegrywały, tak samo jak rok temu Piast, chociażby w Lidze Mistrzów z Batę, gdzie myślę, że byli lepsi i później z Rygą też wyrównany mecz i dwa razy Piast odpadł. W Lechii Gdańsk byłem, to też z Brøndby Kopenhaga. Też zostaliśmy. Tak, pierwszy mecz wygraliśmy 2-1, no i mogliśmy wygrać jeszcze więcej. I w drugim meczu po dogrywce odpadliśmy. Tylko tam nie ma miejsca na błędy, tak pamiętam, no, dokładnie, z Batę, bo powinniśmy jeden błąd dosłownie tam na wyjeździe i oni nam strzelili bramkę wyrównującą. Tak. Dlatego też w tym Mińsku też już nie mogło być, także cieszymy się, że to udało się przejść, bo na pewno nie było tak łatwo, jak się niektórym wydaje. No właśnie, na koniec już będziemy się szli powoli z Badią. Masz bardzo fajny kontakt, właśnie nie wiem czemu, skąd to się wzięło. Nawet chyba jedną koszulkę masz dzisiaj, tak, czy nie? Mówisz, że 21 numer to jest. A, możliwe. Pożyczyłeś? Jeszcze sprzęt mój nie dotarł. Także... Dobrze, ale Badi się nie obrazi. Skąd taki kontakt z nim? No, już kiedyś, jak grałem jeszcze w Ruchu Chorzów, to gdzieś tam po meczach zamieniliśmy kilka zdań i później też mieliśmy takiego samego menadżera. Gdzieś tam na jakiejś gali piłki nożnej razem siedzieliśmy. Okej. Okay. Cześć chłopaki, trzymajcie się. Do Cześć. Zobaczenia. Rozumiem, czyli tak to wyglądało. Także i moim marzeniem jest grać w Hiszpanii, także... Gerard ci pomoże. Może mi pomoże. Na pewno. A jak twój hiszpański? Cały czas się uczę i też tutaj mam okazję właśnie porozmawiać. Dobra. Czy to z Radem, czy z Javierem. No to co, no to jest kierownikiem, może hiszpański zna. No tak. No więc jak najbardziej. No to co, adios. Adios. Dziękuję. Gracias.